Hokejści Czarnych Panter odnieśli drugie z rzędu, a zarazem czwarte w sezonie w rozgrywkach Beskidzkiej Amatorskiej Ligi Hokejowej. W rozegranym meczu 10. kolejki nasz zespół pokonał HTS 3-2. Początek spotkania mimo naszej wyraźnej przewagi nie był dla nas szczęśliwy. W czwartej minucie Michał Cimpiel zdobywa gola dla Techników. Kibice na bramkę kontaktową muszą poczekać aż 9 minut i tuż przed przerwą Marcin Słoma umieszcza krążek w siatce. W drugiej tercji w 21 minucie bramkę strzela Robert Marek, a już chwilę później Marcin Słama po raz kolejny pokonuje bramkarza czeskiej drużyny. Ostatnia część spotkania, tradycyjnie już dla nas najtrudniejsza, jest bardzo wyrównana. Niestety nie wykorzystujemy kilku stuprocentowych sytuacji oraz przewagi na lodzie, nawet gdy w wyniku kar na boisku jest 5 naszych, a 3 czeskich hokeistów. Mści się to w 35 minucie, gdy Tomasz Święczek pokonuje świetnie broniącego w tym spotkaniu naszego bramkarza Duszana Gogola. Mimo zdjęcia bramkarza, Strzyteżowi nie udaje się zdobyć wyrównującego gola i to my zdobywamy komplet 3 punktów. Trenerze, emocji dzisiaj na pewno nie zabrakło, ale byliśmy zdecydowanie drużyną lepszą. Było to widać. Płakać się tylko chce przy tych 2, czy nawet 3 chyba stuprocentowo niestrzelonych sytuacjach sam na sam. No tak, ale i tak trzeba chłopakom podziękować, bo naprawdę to już wchodzi już więcej niż w tych wcześniejszych meczach. Kolejny drugi mecz, który wygrywamy 3-2, ale po prostu robimy sobie przewagę tych 2-3 bramek i możemy spokojnie, która jest trzecia tercja dla nas jest naprawdę boląca, bo no, jest nas mało. No i widać, że chłopaki wszystkie siły w trzeciej tercji dają i ta przewaga tych z 2 tercji, z 2-3 bramek także jest dla nas pocieszająca. Rewelacja, no hokej jest piękny, no, emocje muszą być i ja uważam, że chłopaki teraz już robimy teraz to, co już mamy robić, a jeszcze do tego jest skuteczność, także myślę, że teraz tylko do przodu. Przedtem te porażki były zapowiedzią tego, co teraz się dzieje, że już sobie spokojnie wygrywamy, znaczy spokojnie, to może trochę za dużo powiedziane, bo emocje hokejowe są tak samo, tamta drużyna także popełnia błędy na nasze szczęście, ale to wróży nam dobrze na przyszłość. W rundzie rewanżowej zaczęła się dla nas, w ogóle runda rewanżowa zaczęła się dla nas lepiej i jest szansa na fajną przyszłość. Znaczy ja powiem, w ogóle tutaj liga jest tak wyrównana, że tu może każdy wygrać z każdym. No, będziemy grać z liderem i tu nie jest powiedziane, że jesteśmy skreśleni. My tu będziemy chcieli z każdym wygrać i to widać po wynikach także z innych meczów, a zapowiedzi wcześniejszych porażek. No tam mówiliśmy o tym, że brakowało właśnie tych goli, bo mieliśmy przewagę i nie było goli. No i teraz dobrze, że to zaczyna wchodzić. No jest super. Po tym zwycięstwie Czarne Pantery awansowały o 1 pozycję w tabeli. Za tydzień mają kolejną okazję, by poprawić swoje zdobycze punktowe. W czwartek 29 listopada o godzinie 21.15 na czesko-czeskiej hali podejmować będą drużynę HC Monster z Ostrawa. Zapraszamy do kibicowania dla portalu śląskacieszyńskiego OX.pl. Przemysław Losek.